Już skończyłem nagrywać film, wrzuciłem go na YouTube'a. Zanim udostępniłem okazało się, że w końcu pokazał się nowy promo code. Także mamy promo code. Plarium obiecywało to. Jakiś czas temu w końcu się doczekaliśmy. Teraz jeszcze czekamy na ten prezent, który nam obiecali. No i jaki jest to promo code? Nawet nie wiem jeszcze co tam zostajemy. Return, czyli powrót. Zobaczmy, co nam da ten kod. 1000 energii, o za szybko minęło czyli mamy jedno y, multiwalki, mamy doładowanie XP boosta 3 dni i 1000 punktów 1000 punktów energii, akurat do wykorzystania akurat do wykorzystania w trakcie fuzji mamy smoka, więc można wykorzystać to na smoka ok, to jest promo code return, a teraz już zapraszam na film Cześć, witam Was na moim kanale. No i w końcu przyszedł ten dzień, gdzie wystartowała Nowo fragmento fuzja. Więc przyjrzymy się temu, jak wygląda ten czempion w grze, bo jego skille już wiemy. Zobaczymy, jakie ma też staty. Przyjrzymy się tym siedmiu pozostałym legendom, które weszły. Ponieważ poza, yy, poza ich skillami nic więcej nie wiemy, warto zobaczyć, jak oni wyglądają. No, i zobaczymy, jak wygląda cała rozpiska fragmentów fuzji i jak do tego wszystkiego podejść. Ok, na początek przejrzałem patrznący pełne. Tak naprawdę, jedyną m, rzeczą, której wcześniej nie wiedzieliśmy, to jest to, że zmienili troszkę nagrodę za Quest. Nie wiem, czy mam tego Questa dzisiaj. Nie mam. Ale w, do tej pory za Quest, gdzie było. Gdzie trzeba było zrobić jeden klucz na hydrze, dostawaliśmy 10 gemów. Zmieniają to na 5 srebrnych kluczy do, do Doom Tower. Także to jest taka zmiana dotycząca tego. Od razu zerknijmy, czy jest już, może nie tutaj, czy jest już też w też grze skin dla Dark, dla Kayla. Jest uuuu, pięknie wygląda. Naprawdę fajnie wygląda na tą maskę. Tutaj czerwona mgła, czerwony efekcik. Tu, tutaj widzimy. O, tutaj też wi ma maskę. Tylko jej nie nosi, a tutaj ma dwie maski. A nawet trzy maski. ma Bardzo fajnie wygląda. Czy wcześniej też miał też tyle? Ma też. Naprawdę fajnie ten keil wygląda. No, mam nadzieję, że. Ta skórka będzie dostępna w łatwy i przystępny sposób już dla kompletnie nowych graczy. No bo ktoś na bardziej zaawansowanym poziomie raczej już tego czempiona nie używa. A szkoda, żeby taka fajna skórka była nieużywana. Naprawdę świetnie wygląda. Bardzo mi się podoba. No okay. ale musimy poczekać, żeby zobaczyć jak on będzie jak ją będzie można zdobyć. Ok, zobaczmy mamy Mamy fragmentu fuzję, jest tutaj do zdobycia, OK, przejdźmy do indeksu. Mogłem nie wychodzić w ogóle. On jest Night Revenant. Zobaczmy, Walking Tomb drank Bardzo fajnie wygląda, aż się nie mieści za bardzo. Jego czapka wystaje fajne miecze. No i spójrzcie tylko na plecy. Nie tylko krzesło, ale też ma tam jakiegoś małego człowieczka. W jakimś kaftanie Naprawdę bardzo fajnie wygląda Ok, spójrzmy na staty Bardzo fajne, wysokie HP, wysoki defense Speed jest ok nic, nic tutaj Odkrywczego nie ma No, to więc teraz przejdźmy do tej Do tej siódemki To jest pierwszy Szemnaf, posąg Czy czy się w ogóle rusza o, Trochę się rusza ale zdecydowanie mniej niż inni o patrzy za mną bardzo fajnie też wygląda, ciekawy, bardzo ciekawy model spójrzmy na staty, to jest atakujący no, delikatny champion, wysokie HP, dosyć szybki już ma 15% 15 punktów akuresji wbudowane spójrzmy na cooldowny po skile już, tutaj przypnę wam skile już omawiałem 3 tury cooldowna tutaj yy, tutaj też 3 na pasywie nic nie ma idźmy od góry yy, high elves było coś tutaj nie było chyba lizardmeny to był pierwszy i tu był tak, nek Jak jakie widzę aste, asteckie wajby bardzo fajnie też wygląda no i te dwa, no to wygląda jak. Pff, tak, takie skrzydła, gdyby miała tylko odarte z, z błony, tak? no bo nie pióra, bo to jest jaszczur. Więc jakby go ktoś tutaj uszkodził, jeszcze obciążył jakimiś workami, ale fajnie wygląda. Staty. Hmm, dobry, fajny defense. HP, takie sobie. Fajny speed, 30, który jest już budowany. Tutaj mamy 3 tury cooldownu, 4 kury cooldownu, na pasywie nie ma i 19 spino. Fajnie, bardzo fajnie wygląda. Idziemy dalej. Tutaj nikogo już nie ma. Skinwalkers. Tutaj mamy Ragasha Ten bardzo fajnie wygląda. Nie wiem. Nie wiem czemu, ale on wydaje mi się jakoś bardziej szczegółowy, jakby miał większą rozdzielczość niż inni. Oczywiście wiem, że to jest bez sensu, no bo przecież rozdzielczość w tej grze jest taka sama, ale jakoś nie wiem, coś w nim jest takiego, co, mi... co sprawia, że jakoś to nie bardziej szczegółowo wygląda niż inni. Ale naprawdę fajnie wygląda. Świetną robotę, jak zawsze świetną robotę robią, jeśli chodzi o te modele. 18 000 HP, 1400 Defensu, bardzo szybki. No, jest fajny champion, bo można go, z tego co widziałem na testach, przyzwoicie uderza, więc można go w dwójnasób budować jako debuffera, żeby dał decrease defense i stun No to generalnie na arenę świetny skill, bo z jednej strony też mamy dwie role. Z jednej strony wrzucimy decrease defense, i to jest przed atakiem, więc nie będzie weak hitów. i potem jeszcze możemy ich zablokować 100% na stan. Naprawdę bardzo, bardzo przydatny czempion może być jako debuffer. No i tutaj jeszcze potem w drugiej rundzie może nas naszych wzmocnić. Naprawdę bardzo, bardzo mi się ten czempion też podoba. Idziemy dalej. W orkach. Tutaj nic nowego. Demon Spawn. Gdzie jest? Tutaj. Hefrak. Tutaj tego aż tak nie widać, on jest bardzo wysoki. Naprawdę świetny model. Bardzo mi się też podoba. Ogólnie lubię modele Demon Spawn. No i powiem Wam, że patrząc na jego obrażenia, widziałem testy. Tranda zostaje daleko w tyle. HH go testował na, na test serwerze. na Chyba na smoku co jest, to już teraz nie padam. W każdym razie Truanda przy dwóch uderzeniach chyba miała 400 tysięcy obrażeń, on miał 600 000 do 700 tysięcy obrażeń. Na dwóch, przy, przy dwóch uderzeniach. Yy, także to naprawdę musi bardzo mocno uderzać, musi mieć fajny mnożnik do tego ignoruje defense. Świetny champion. Także mam nadzieję, że jak najszybciej go dostanę. Idziemy dalej, bo Demon spot, Undead. Tutaj nikt. Dark Elves. Tutaj było Truath. Ok. Pasuje do do tej frakcji. Fajna tarcza. Cztery tury cooldownu i tutaj też cztery. Ok. I, i chyba na koniec tutaj już patrzyliśmy i na koniec dwa dwarfy Gofr, Kozacki chłop ma. ostatnio lubią robić dwarfów nowych właśnie w takich, takich trochę y, wielkich zbrojach, takich potężnych. Bo wcześniej, jak widzimy, Tranda jest niezbyt uzbrojona. On też nie jest całopancerzony pancerzony. też. Ostatnio, jak mamy Borogar. Cały zakuty, no i teraz ten Goffred I Keira Też cała Zamaskowana z wielką tarczą, też bardzo fajnie wygląda, podobają mi się te modele Ile Tu mamy trzy tury cooldownu po wyksiążkowaniu i tu też trzy tury cooldownu Ok, czyli tak wyglądają, tak wyglądają nowi czempioni. E, czy coś jeszcze zanim przejdziemy do, e, do rozpiski? Wydaje mi się, że nie. E, ok, spójrzmy so jeszcze na ten Volt. Tak, mamy Champion Volt i mamy tutaj drugi rezerwowy. 10 miejsc na początek. Pierwsze tutaj dosyć tanio widzę. Na początku odblokowujemy. No, nie, nie jest tak źle. Nie jest tak że na pewno potem to już będą setki. Tak, chyba widziałem, chyba do 500 na końcu dochodzi. No, generalnie, tak, chyba ponad 8000 gemów kosztuje odblokowanie tego wszystkiego. Ponad 100 milionów srebra na odblokowanie wszystkich 300 miejsc tutaj. No ale mamy dodatkowe miejsce, przynajmniej te początkowe są bardzo tanie, więc bez problemu kilkadziesiąt nowych miejsc można, można mieć. Pamiętajcie, że tam mogą być czempioni, zresztą wam pokażę tutaj. Jak teraz chcemy kogoś przenieść, widzimy mamy tu Reserve Vault. Jak chcę przenieść, automatycznie informuje mnie, że muszę, że ich rozbierze. Mogę zniszczyć te rzeczy albo usunąć wszystko. I jeżeli przekroczylibyście miejsce dostępne na itemy, to będziecie mieć notyfikację, że, że nie macie miejsca. Także nic nie stracicie. Ok, to to jeśli chodzi o grę. A może jeszcze zobaczmy, jak działa jak działa ten nowy hex. W farmie dla Josiego wezmę tą panią. Ona ma hex na wszystkich wrzuci. A, i tym razem nawet nie trzeba było długo czekać. Ok, z automatu wrzuciła hex. No jak tutaj nie weszło? 3% na pewno. Zobaczmy. Użyjemy pojedynczego uderzenia. Przypominam, przy pojedynczym uderzeniu na wszystkich innych pod wpływem heksa e, będzie przechodzić... ile to było? 10% obrażeń. No i widzimy, na wszystkich po 3200 e, obrażeń przeszło. Jeżeli to jest AOE, to będzie 2%. No i widzimy, znowu uderzyła dwa razy tą. I każdy miał po dwa dodatkowe uderzenia. To co jest fajne. Na auto to zostawię. To co jest fajne, to Warmaster i Giant Slayer też aktywują to dodatkowe obrażenia, czyli poza dodatkowymi obrażeniami bezpośrednio z uderzenia, to jeszcze Warmaster i Giant Slayer dodatkowe dołoży. jestem ciekaw, jak to wpłynie na obrażenia na przykład na Hydrze, kiedy przy takich długich walkach czy z Bossem, jak chociaż na Bossa kogo? Nie mamy czempiona za bardzo, który e, z Heksem, który byłby przydatny na klębosie, przynajmniej na tym No Ale zobaczymy jak na hydrze to będzie działać, bo Mistrala jak, tam, jak najbardziej jest użyteczna na hydrze. No I przypominam, że e, takie efekty jak Poison, HP Burn, czy bomby, e, czy Reflect Damage nie aktywują tych dodatkowych, dodatkowych obrażeń z Heksa. Okej, okay, no. Dobi, Minotaura. I idziemy dalej. Ok. Minotaur poszedł. No to teraz przyjrzyjmy się, jak wygląda rozpiska całej fuzji. Widzimy tutaj rozpiskę całej fragmentów fuzji. Standardowo mamy do zdobycia 155 wszystkich. Może to zmniejszę, żebyście widzieli. 155 wszystkich fragmentów. 40 jest. Zarezerwowanych dla tych, którzy zdobędą pierwsze lub drugie miejsce w turniejach w swoich grupach, więc tego nawet nie bierzcie pod uwagę. Jeżeli uda się Wam coś zdobyć, to super, będziecie mogli coś pominąć, ale generalnie nie nastawiajcie się, że uda się Wam to zrobić. Gdybyście celowali w jakieś te dodatkowe fragmenty, to przypominam, że zawsze najłatwiej jest zrobić to na Ice Golemie, ponieważ jest to najmniej popularny dungeon, więc najmniej osób. Z, po tym, jak zdobędą już e, fragmenty czy książkę, mało osób stara się osiągać wielkie wyniki, więc tam jest dużo łatwiej. No więc, tak, mamy generalnie 55 gwarantowanych y, fragmentów w turniejach i 60 w eventach, czyli mamy y, 115 fragmentów ponad to, co potrzebujemy, plus te y, 40 za pierwsze, drugie miejsce. No i spójrzmy na rozpiskę. Dzisiaj rozpoczął się Dragon Tournament i Champion Training Event. Niestety Dungeon Divers pierwszy rozpoczyna się dopiero w sobotę, także przez dwa dni z niczym nam się to nie zazębia. Szkoda, bo można robić wtedy dwie rzeczy naraz. Zresztą Champion Training Event, jak ktoś farmi kurczaki, leveluje, no to też do Dungeon Divers się, Dungeon Divers się wlicza, więc jeżeli jesteście w stanie, nie będziecie mogli pójść ostro w sobotę, no to polecałbym może poczekać troszkę z ostrym farmieniem do soboty, po to, żeby jednocześnie Dungeon Divers robić. Od jutra będzie Champion Chase, turniej i arena. Do tego nie potrzeba energii. W champion Chase standard, zresztą tutaj widzę, że wszystko jest standardowo. W Champion Chase 15 fragmentów Summon Rush 20, więc jeżeli macie mało shardów to przy założeniu, że zrobicie wszystko inne, champion chase można w ogóle pominąć i wtedy pójść po 20 fragmentów na Summon Rush. Mam nadzieję, że tym razem nie będzie tak wysokich limitów na Summon Rush, jak to było przy Helikacie. Oby tak, taki głupot nie robili, no ale poczekać musimy poczekać żeby zobaczyć jak to będzie wyglądać z drugiej strony ja zawsze robię tak że ponieważ champion chase jest łączy się z podwójnymi szansami więc tutaj i tak otwieram szardy więc zdobywam te 15 a potem na summon rush zdobywam tylko 5 pierwszych a drugą 15 już zostawiam nie potrzebuję albo a nawet jak czasem przy okazji uda się zdobyć jakiś ekstra E, punkty, ekstra fragmenty w turniejach to wtedy w ogóle można pominąć, no ale to jest gdyby później. Ok, z Golem łączy się już fajnie z Dungeon Divers. Mamy Artifact Enhancement przy Champion Training, to się łączy z Dungeon Divers i Fire Knightem, więc tutaj już jest dużo lepiej niż to na początku. No i na koniec mamy Spidera w tym samym czasie co Dungeon Divers, więc też jedno i drugie można. Można robić. Także jeśli chodzi o rozpiskę, nic tutaj nie kombinowali, jest, wygląda to bardzo, bardzo standardowo. Więc roz, pamiętajcie tylko, rozłóżcie swoje zasoby odpowiednio. Jeżeli możecie łączyć i robić dwie rzeczy naraz, to polecam. Jeżeli widzicie, że nie macie zbyt dużo zasobów, to po zdobyciu fragmentów już można odpuścić, nie trzeba się szarpać. O najwyższe nagrody wszędzie, zwłaszcza właśnie jeżeli brakuje troszkę, brakuje troszkę zasobów, żeby to wszystko skończyć. No ja niestety odpuszczam szkoda, bo na, zwłaszcza na moim, na, na moim koncie Free to Play, ten czempion byłby świetny, bardzo by mi się przydał, no niestety akurat trafili chwili także trafili w mój urlop, no ale cóż, wolę jednak urlop i plażę niż. Niż walkę o te fragmenty. No a z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Mówi do Was Samuel. Cześć.